Karim Abzajów po zwycięskim pojedynku, nie chce wody, najwyraźniej nie jest zmęczony, ale szczęśliwy. Bardzo. Przyznam, że narożnik twojego rywala Alana narzekał, że był to zbyt według nich szybko przerwany pojedynek. Co o tym sądzisz? Nie, Alan już pływał, widziałem jego oczy. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu dodatkowego ciosu. Myślę, że sędzia dobrze zrobił, ale to jest narożnik Alana, nie wiem co mam powiedzieć. Myślę, że Alan leżał i po prostu mogło być bardziej krzywdę mu się stać, no, moim zdaniem. Nie wiem jak to ocenić z boku, musiałem to obejrzeć jeszcze raz. Powiedziałeś, że jesteś bardzo szczęśliwy, ale wydajesz się taki jakby napięty, tak jakby nie zeszło, za szybko może się to potoczyło, nie wiem, nie zeszła z ciebie ta energia. Nie jestem napięty, jestem, bardzo dobrze się czuję, tylko to jest ta chwila, te emocje po prostu, no, zwycięstwo, ciężko pracowałem na to, no, udało się po prostu. Jesteś w stanie tak ocenić, porównać do czegoś taki moment zwycięstwa, do czegokolwiek w życiu? Tak ciężkie pytanie na tą chwilę, bo teraz szedłem z klatki porównać. To jest tak każda chwila w sporcie, raz się wygrywa, raz się przegrywa, iść dalej do przodu. Nie ma kontuzji, jest wszystko dobrze. Są moi przyjaciele, bracia, ludzie, którzy mnie wspierają, no i jest dobrze. Powiedziałeś przed pojedynkiem, że wolałbyś się skupić przede wszystkim na pojedynku, a później zobaczyć co tak. Dalej. Czy to jest jakiś taki moment, kiedy jesteś w stanie powiedzieć co dalej? Dalej czekam na jakieś propozycje konkretniejsze, będę się rozwijał, nie będę stał w jednym miejscu. No i myślę, że życie jakoś to wszystko ułoży w swoim kierunku. No jestem, mi się wydaje, że w dobrym kierunku. Ja jakoś tam nie chciałem wielce podburzać atmosfery przed walką, bo Alan powiedział tak naprawdę, bo udzielał wywiadu w Niemczech po angielsku, powiedział, że on ciebie zmiażdży w drugiej rundzie. No Alan mnie zmiażdżył pierwszy. No nie, dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. No, dziękuję.